He's trying to convince everybody what a wonderful job he does in running the country. Well, he doesn't do a wonderful job. With great humility, I am asking you to be excited about the future of our country. Be excited. Be excited. Wybory są już tuż za rogiem, a emocje na Zachodzie sięgają zenitu. Niektórzy jednak zdają się dostawać znacznie lepsze karty. Właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj kilku argumentom na to, że Trump nie ma już większych szans, by przegrać nadchodzące elekcje. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu radę dla Bidena. 1, 2, 3, napisane? No to lecimy! Pewnie już mieliście okazję o tym usłyszeć, ale ostatnio miała miejsce próba odebrania funkcji życiowych Donalda Trumpa podczas jego wiecu wyborczego w Butler, Pensylwanii. 20-letni Thomas Matthew Crooks z Bethel Park, znajdując się na dachu budynku oddalonego o około 120 metrów od sceny, dokonał aktu, za który przypłacił własnym. Trump został ranny w prawe ucho, a co gorsza, jeden z uczestników wiecu zapłacił za to widowisko własnym, a dwie inne osoby zostały poważnie ranne. Crooks natomiast został zneutralizowany przez zespół kontrsnajperski Secret Service. Co zaś tyczy się tej osoby z trybun? Był to Cory Comperatore, były strażak i były szef straży pożarnej. Nie poległ on jednak haniebnie. Odszedł jak bohater, osłaniając swoją rodzinę przed. Hołd oddał mu także ten, w którego to docelowo miała trafić kula. I ask that we observe a moment of silence in honor of our friend Cory. Jego wywołała szerokie poruszenie i była upamiętniona przez lokalną społeczność, jednak chyba właśnie tego brakowało obywatelom. Człowiek ten w końcu przyjął poniekąd za Trumpa i swoją rodzinę, prawda? Gest ten został więc ponownie bardzo pozytywnie odebrany. Tak samo zresztą jak całe te wydarzenia. Choć mówimy w politycznych okolicznościach, to dla samego polityka, poza mało istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, można powiedzieć, że były one nawet pozytywne. Mam na myśli bardziej impact, jaki za sobą poniosły. Wszystko, co miało miejsce tego dnia, miało charakter symboliczny. Były prezydent miał wręcz niewyobrażalne szczęście, o którym najpewniej przyszłe pokolenia będą uczyć się w szkołach. Take a look what happened. To, co mogło skończyć się historyczną tragedią, może być kolejnym, niezwykle przypadkowym sukcesem na drodze multimiliardera. Nie tylko sama informacja o sytuacji obiegła cały świat, ale także nawet zdjęcie, które wykonano tuż po. Ręka uniesiona wysoko w akcie wytrwałości, policzek pokryty czerwoną barwą i flaga USA powiewająca na błękitnym tle. Niesamowicie fartowne ujęcie, które jak mało jakie zdjęcie oddaje powagę sytuacji i może budować poczucie patriotyzmu u mieszkańców Stanów Zjednoczonych. A przynajmniej tych, którzy popierają kandydaturę tego człowieka. Choć dla niego konkurencja nieustannie się kurczy. Obecnie sondaże wskazują, że Donald Trump ma przewagę nad Joe Bidenem w większości kluczowych stanów. Na przykład w Arizonie Trump prowadzi z przewagą 7 punktów procentowych nad Bidenem, a w Georgii jego poparcie przewyższa Bidena o 6 punktów procentowych. W skali krajowej, według najnowszych sondaży, Trump również ma lekką przewagę, osiągając około 43% poparcia, podczas gdy Biden ma około 39%. Kennedy Jr. zdobywa około 8%. Wszystko to mimo licznych prób na wygryzienie go z wyścigu. Taking these shots, this antagonism, yep. This taunting to the intelligence community. Let me tell you, you take on the intelligence community, they have 6 ways from Sunday at getting back at you. So even for a practical, supposedly hard-nosed businessman, he's being really dumb to do this. What do you think the intelligence community would do if they were motivated? I don't know, but from what I am told, they are very upset with how he has treated them and talked about them. And we need the intelligence community. We don't know what's going on. Look at the Russian hacking.
Nie oznacza to oczywiście jeszcze, że miały one jakikolwiek związek z tym, co mu się wydarzyło, ale mogło mieć na przykład już coś wspólnego z oskarżeniami, które niedawno padały wobec Donalda Trumpa. Związane były z rzekomym nielegalnym przechowywaniem i ujawnianiem tajnych dokumentów po opuszczeniu urzędu prezydenta. Śledztwo prowadzone przez specjalnego prokuratora Roberta Hura dotyczyło między innymi przechowywania tajnych materiałów w prywatnych rezydencjach Trumpa oraz możliwego utrudniania śledztwa przez niszczenie lub ukrywanie dowodu. Proces miał na celu wyjaśnienie, czy Trump celowo naruszył przepisy dotyczące ochrony tajemnic państwowych, co miało poważne konsekwencje prawne i polityczne. Ostatecznie jednak nie wyszedł, jak widać, na tym wszystkim nawet szczególnie stratny. Donald Trump ma szeroką bazę zwolenników, którzy identyfikują się z jego hasłem Make America Great Again oraz noszą charakterystyczne czerwone czapki z daszkiem. Jego zwolennicy często pochodzą z różnych warstw społecznych, w tym wielu z nich to zwykli, prości, nawet ubodzy ludzie, co może wydawać się paradoksalne, biorąc pod uwagę jego status miliardera. Popularność Trumpa wśród tych grup wynika jednak z jego retoryki skierowanej przeciwko establishmentowi oraz obietnic powrotu do tradycyjnych wartości i poprawy sytuacji gospodarczej. So tonight, whether you've supported me in the past or not, I hope you will support me in the future because I will bring back the American dream. That's what we're going to do. You don't even hear about the American dream anymore. With great humility, I am asking you to be excited about the future of our country. Be excited. Be excited. Trump przedstawia siebie jako outsidera, który walczy z elitami politycznymi i medialnymi, co przyciąga wielu wyborców niezadowolonych z obecnego systemu politycznego. W związku z tym, jego zwolennicy często widzą w nim obrońcę ich interesów i wartości, mimo jego bogactwa i uprzywilejowanej pozycji. No a poza tym, chyba oczywistym jest, że przy takiej konkurencji samoistnie wypada on całkiem dobrze. Nie musi się nawet szczególnie starać. Greatest movement in the history of our country. Make America great again. When they criticize it, they say, we're going to try and stop MAG. I said, MAG is making America great again. What are you going to stop? There's nothing to stop. Then they say, oh, that's right. It's very tough to fight it. And all of the people that did try and fight it have failed. Oczywiście Trump ma również zagorzałych przeciwników, którzy krytykują go za kontrowersyjne wypowiedzi, decyzje polityczne oraz liczne skandale, które towarzyszyły jego prezydenturze i okresowi po jej zakończeniu. Jego przeciwnicy obawiają się, że powrót Trumpa do władzy mógłby pogłębić podziały w społeczeństwie i wprowadzić chaos na scenie politycznej. Dodatkowo te przytyki ze strony przeciwników zdecydowanie nie pomagają. Sytuacja wygląda trochę tak jak u nas. Głównym narzędziem demokratów są media społecznościowe. Dzięki nim docierają do szerokiego grona młodych osób, którzy są święcie przekonani o tym, że przedstawiciel republikanów całkowicie mija się z ich wartościami. Przypuszczalnie też stąd wynika fakt, że mimo niekończących się afer, Biden dalej utrzymuje się na powierzchni. But the idea that there's political survival. America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I'm able to speak to Donald, I'll let you know that as well. So far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. So thank you very much, and I hope I get to speak to them tonight. And I'll get back to you if I do. Nie jest to poważne, a mężczyzna brzmi, jakby był bardzo daleki od swoich zmysłów. Obecnie jednak sytuacja Trumpa wydaje się stabilna, pomimo licznych problemów prawnych i krytyki. Ma on mocne poparcie wśród swojej bazy wyborczej, która pozostaje lojalna i gotowa wspierać go w nadchodzących wyborach, a dodatkowo stale się poszerza. Jego zdolność do mobilizacji i utrzymania poparcia wśród kluczowych grup wyborców sprawia, że nadal jest istotną siłą na amerykańskiej scenie politycznej. Is going up while crime statistics all over the world are going down because they're taking their criminals and they're putting them into our country, a certain country, and I happen to like the president of that country very much, but he's been getting great publicity because he's a wonderful shepherd of the country. He says how well the country's doing because the is down, and he said he's training all of these rough people. They're rough. He's training them, and I've been reading about this for 2 years. I think, oh, that's wonderful. Let's take a look at it. But then I realized he's not training them. He's sending all of his criminals.
his drivers, his people, he's sending them all to the United States. And he's different in that he doesn't say that. He's trying to convince everybody what a wonderful job he does in running the country. Well, he doesn't do a wonderful job. And by the way, if I ran one of the countries, many countries, many, many countries from all over, I would be worse than any of them. I would have had the place totally emptied out already. A w tym całym chaosie wybory są już za rogiem. Ciekawe, jaki będzie ich rezultat. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!